Zagranica mówi o pana spotkaniu z przywódcami podziemnej Solidarności. Numer sprawy je pogadamy. Spotkał się pan z nimi? Mam prawo spotkać się z kim chcę. Było to spotkanie, czy nie było, i pana stosunek nas interesuje. Dlaczego zostałem zabrany z domu nieprawnie? Czyli konkretnie? Konkretnie to numer sprawy pogadamy. Oczywiście nie odpowiadam, czy się spotkałem, czy się nie spotkałem. Oczywiście wskazane było, żebym się spotkał. Przeczytać panu protokół przed podpisaniem? Nie, bo ja nic nie podpisuję. Po odczytaniu oświadczam, że protokół jest zgodny z treścią złożonych zeznań. Jednocześnie oświadczam, że nic nie rozumiem. Lech Wałęsa się nazywam i chciałem porozmawiać. Chciałem powiedzieć, że macie słuszną diagnozę, ale wszystko robicie do dupy. Lechu, tylko się w nic nie mieszaj. Ja się nie umiem mieszać. Chcesz wygrać z wojskiem, z milicją, z Edwardem Gierkiem, tak? Danuśka, mnie zmuszają do tego, żebym ja chciał. Co ty robisz? Jak nie wrócę, to sprzedaż. Panie dyrektorze, pan chyba sobie nie zdaje sprawy z powagi sytuacji. Władza ludowa strzelała do ludu swego! Chcemy, by prawo zapanowało nad bezprawiem! Chcemy, by nigdy Polak nie musiał podnosić ręki na Polaka! Ludzie się od ciebie odwrócą. Co ty mówisz? Wiem, co mówię. Ludzie są ludzcy. Pan się nie nadaje na polityka. Ja nie jestem politykiem. Jestem elektrykiem. Pan wie, że nasi przyjaciele zadają pytania, czy istnieje konieczność, żeby pan jeszcze żył. No to beatyfikację miałbym murowaną. Wszystkie stocznie są razem. My, naród. We, the people.